Tak, mam dosyć skomplikowany przypadek. Mhm. Jak ten prawnik? No, taki w porządku, bardzo. Pisały na kartce to, co pamiętamy, żebyśmy potem w sądzie czuły się pewnie. To kiedy ta rozprawa? Za kilka dni. Marta, a ty nie wiesz, że z leżącej na ziemi torebki uciekają pieniądze? Do szkoły też ją zabierasz? Tak, daj mi poczucie bezpieczeństwa. Marta, przecież ty się prosisz, Janek, o kłopoty. Ale przepraszam, przed chwilą mówiłeś, że musisz iść do pracy. Nie, nie, nie pójdę nigdzie, dopóki mi nie obiecasz, że się jej pozbędziesz. I to natychmiast. Hej. Co ty tu robisz? Ja mieszkam. Co ja tu robię? Jakby to powiedzieć. Trochę się nawaliłeś wczoraj. Czekaj, 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 musisz coś zjeść. Zrobię ci śniadanie. Musisz się... Piotrek. Co, ja nie jestem głodny. Nie, nie, nie możesz. Nie możesz wyjść bez jedzenia. I poczekaj, przyniosę ci jakieś świeże ciuchy. Marcin tutaj coś ma swojego. Się załatwić, żeby go pochować z mamą. A masz już... Grób jest na mamę, więc muszę im dostarczyć taki papier. W mieszkaniu u ojca. Jadłeś coś dzisiaj? Nie pamiętam. Powinnaś coś zjeść. Nie. Zaraz coś zrobię. Nie chcę, nie, nie. Ale nie mam apetytu. Zrobię zaraz kanapki. Jestem. Ej, mam coś jeszcze. Co to? Nie. Moje laurki. Robiłam je dla mamy i dla taty. Słuchaj, to dla nas żaden problem. Poradzę sobie, naprawdę. Ale nie musisz, no nie musisz być taka silna. Będziemy z tobą i pojadę sama na pogrzeb. Wiedziała, że jakby co, to jesteśmy blisko. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję, ale ja chcę sama jechać.